A więc tak, jak wstanę, no zazwyczaj po prostu te dni mam takie, że staram się już koncentrować na zawody, ucinać wszystkie tematy takie, które są jakby mniej ważne w tym czasie, w tym momencie, czyli staram się skupić wyłącznie na tej jeździe, poukładać sobie w głowie, co chcę robić na torze, jak to ma wyglądać i tak dalej. Natomiast na pewno, jeśli są za duże nerwy, to znowu muszę się trochę rozprężać, czyli bardziej właśnie myśleć o jakichś innych sprawach. Wiadomo, przemyśleć sobie jazdę, ale myśleć o jakichś tam rzeczach, które muszę jeszcze zrobić, zorganizować, czy z kimś pogadać i tak dalej, żeby się odstresować. Natomiast cały dzień mam taki jakby przygotowań, czyli rozciąganie, rozgrzewka, wałeczek, kolce, oddychania, wszystko po kolei. Na pewno nie polecam jedzenia w nieznanej restauracji. Wiadomo, to jest akurat w żużlu tak często, że je się, bo po drodze trzeba gdzieś stanąć, wstąpić oczywiście na wyjeździe, ale różnie się to może skończyć i za młodzieżowca jeszcze mogłem sobie przetestować jakąś pizzę figlaśną, no to wiedziałem, że całe zawody się czuję kiepsko, bo jednak to mi się nie strawiło i było słabo. Ale były też takie zawody, że przed zawodami no, kilka razy musiałem odwiedzać toaletę. Ale to mam wrażenie, że to i tak było z nerwów bardziej, nie z innego jedzenia, bo akurat to jadłem u siebie w domu. Patrzy się na wszystko, że masz podpisaną skarpetkę, lewa, prawa, to, tamto, od której strony. Jest coś takiego, że jest wygodniej, no nie? Że na przykład, nie wiem, jak zakładasz jakąś kurtkę, to zazwyczaj na którejś ramię, bo ci łatwiej przyciągnąć, czy coś tam. To samo z kewlarem, buty, to wszystko, ale to nie ma większego znaczenia, tak? Niektórzy, nie wiem, była sytuacja, że przebiegł czarny kot ten przez drogę i on tam hamował, nie wiem, i biegł za tym kotem, bo wierzył w jakieś przesądy. Naprawdę w danych momentach życia coś takiego się pojawia, ale naprawdę staram się to szybko zerować i nie myśleć o tym. Nawet była, pamiętam, sytuacja taka, że padało w tamtym roku. Myśleliśmy, że zawody dalej nie pójdą. Zadzwonię do Asi, żeby przyszła do nas do parkingu z opaską, ze wszystkim oczywiście, i zawody były dalej. Także mogła sobie po prostu oglądać z innej perspektywy i mnie wspomagać tutaj od środka.